Halo, halo. Witamy. Kolejny odcinek Assassin's Creed. Oczywiście możecie na samym starcie zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na Discorda, czy też Twitcha ewentualnie, kiedy dostaniemy bana. Na samym początku dialog, bo na samym początku idziemy oddać misję. W poprzednim odcinku udało nam się zabić tutaj złego gościa, więc dzisiaj prawdopodobnie polowanko na kolejnego skurwibątka. No i dialog. Jak idą poszukiwania Garniera? Wiem, gdzie i jak uderzyć. Zatem podziel się wiedzą. Mieszka i pracuje w zakonnym szpitalu na północny zachód stąd. Wchodzą słuchy o okropnościach, jakie mają miejsce w szpitalnych murach. Wygląda na to, że nasz doktor lubi eksperymentować na niewinnych mieszczanach. Większość porwano i sprowadzono z Jerozolimy. Sprytnie. Wykradając ludzi z innego miasta, nie wzbudza podejrzeń na miejscu. Ale wracając do rzeczy... Jaki masz plan? Garnier przeważnie przesiaduje w swoich komnatach w szpitalu. Ja już go zabiłem. Halo. Uderzę, gdy wyjdzie na obchód. Widzę, że to przemyślałeś. Możesz odejść. Czemu to się tak stało, że jeszcze raz go muszę zabić? Wskazy z Akki Altairze. Może w ten sposób usuniesz te. O kurczę, widzowie, czy jeżeli my zabijemy jakąś postać, to my musimy na szybko od razu oddać tą misję, bo jeżeli sobie zresetuję komputer albo zresetuję w ogóle giereczkę, to muszę go zabijać jeszcze raz. O kurde, ale do czapy, ty. Ja tą misję jeszcze raz muszę wykonać. Bo w międzyczasie, słuchajcie, co ciekawe, akurat to się kurwa zapisało. Bo co ciekawe, słuchajcie, w międzyczasie, zaraz po tym jak zabiłem tego gościa, postanowiłem odblokować wszystkie wieże, wieże strażnicze i na mojej mapie pojawiły się te właśnie te zagadki, posłuchiwanie, okradanie różnych gości i zacząłem je wykonywać, tylko mówię, po co ja je wykonuję? Czemu się teraz pojawiły, jak już misję zabójstwa wykonałem? Odpowiedź jest prosta, pojawiły się dlatego, że jeszcze raz muszę zlikwidować cel, więc ja tam idę, oczywiście no drugi raz nie będę wykonywać tej misji na odcinku, więc widzimy się po raz kolejny, kiedy ja tu z powrotem wrócę już z krwią tego gościa. Zaraz się widzimy. Dobra widzowie, misja wypełniona, gościu zabity po raz drugi. Dwa życie miał, dużo HP, Donki Tonki był. Miał tak, kupił chłopie Zonię. Tam to co... Nie, jest jeszcze jeden taki przedmiot z League of Legends, który cię respi, nawet jak zginie ci całe HP. Ale też zegarka się go robi. No nieważne widzowie, idziemy oddać tą misję, czyli to co powinniśmy zrobić. Tak, nie żyje. Garnier nie żyje. Garnier. W takim razie powinieneś wrócić do Masyafu z wieściami o twym sukcesie. Jest coś jeszcze. Mów zatem, czy może chcesz, bym czytał w twoich myślach? Jak sądzisz, czego chciał od tych ludzi? Po co ich przetrzymywał i poddawał takim eksperymentom? Nie pytać jest twym zadaniem, lecz działać, Altairze. Nie ma znaczenia, co zrobił, ani dlaczego. Ważne, że nie żyje. Jednak Garnier wydawał się wierzyć, że pomaga tym ludziom. Czy to właśnie widziałeś? Nie. Widziałem miejsce, gdzie zamiast leczyć, zadawano ból. Dlaczego więc o tym rozmawiamy? Ja... nie wiem. Zapomnij, że o tym mówiłem. Już to zrobiłem. Przewijanie pamięci. No i pewnie, pewnie nas wywali, tak sądzę, do jakby siedziby albo czegoś takiego, albo w ogóle z Animusa nas wywali. Prawda? Nieprawda? Półprawda? Trochę prawda? Przewinąć do Messiafu. Czyli teraz mielibyśmy wybór. No dobra, tak. Bo poprzednio takiego wyboru nie miałem, tylko od razu mi skipło to wszystko. Chciałem odblokować wieżyczki. Obserwacyjne, żeby odblokować tam tych wszystkich osiłków, uratować ludzi. Masz dla mnie jakieś wieści, Altairze? Jo. Garnier de na plus nie żyje. Doskonale. Naprawdę nie mogło być lepiej. Tylko Kret, żaden Garnier. O co chodzi? Ten lekarz upierał się, że jego praca była szlachetna. I przypominam sobie, że ci, którzy mieli być jego jeńcami, zdawali się okazywać mu wdzięczność. Nie wszyscy, ale dość wielu, bym zaczął się zastanawiać, jak udało mu się zmienić wrogów w przyjaciół. Przywódcy znają sposoby, by zyskać posłuszeństwo. To czyni z nich przywódców. Kiedy słowa zawodzą, uciekają się do pieniędzy. Kiedy i to nie wystarcza, mają w zanadrzu bardziej nikczemne środki. Łapówki, groźby i inne oszustwa. Istnieją rośliny, Altairze, zioła z dalekich krain, pod wpływem których człowiek może odejść od zmysłów.
Rozkosze, które dają, są tak wielkie, że łatwo stać się nawet ich niewolnikiem. Sądzisz więc, że tych ludzi nakarmiono jakimś środkiem? Otruto? Tak, jeśli naprawdę było tak, jak mówisz. Zioła, to dziwna metoda sprawowania kontroli. Nasi wrogowie oskarżali mnie o to samo. Obietnica raju. Myślą, że to ogród, pełen kobiet i cielesnych uciech. Że was odurzam, jak garnię swoich ludzi i kuszę jego obietnicą. Nie wiedzą, jaka jest prawda. I tak musi zostać. Ale gdyby znali prawdę, że pragniemy tylko pokoju... Wówczas nie budzilibyśmy strachu i nie mielibyśmy nad nimi władzy. Idź. Czas, byś wrócił do pracy. Zwracam ci kolejny stopień. O, i co teraz? No właśnie, słuchajcie, okazało się od poprzedniego odcinka... że jednak ten mały mieczyk, którym tam macham... Kurwa, petarda jest ten mały mieczyk. Co teraz dostajemy? Jakąś zbroję widzę, coś. Co to jest? Noże do rzucania. Odepchnięcie. Mogę poćwiczyć na dziedzińcu. No to co? Na dziedziniec w takim razie, ale jak ja mam co dupcać teraz do... Idziemy do Jerozolimy. O kurwa, ja tam muszę z buta lecieć. To mnie najbardziej denerwuje. No ale dobra, najpierw dziedziniec. Macie stać się z nim jednością. Witam. Ja poćwiczyć, potrenować. Gdzie tu mogę potrenować? Mam wejść po prostu na arenę? Nie. Nie ma, ja tu potrenować chciałem jakoś. Witam. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Z wielką chęcią. Przećwicz rzucanie nożami elegancko. Będę w przeciwnika rzucał nożem. Podoba mi się to. Naciśnij 1, by wybrać noże, aby wybrać noże do rzucania, następny przycisk 0, aby nimi rzucić. Pyk i co mam rzucić? Pyk? No nie działa. Aby wybrać noże, no mam noże. 1, aby wybrać noże, a następnie 0. No to jest 0, rzuć nożem. Ale nie rzucam nożem, może muszę być dalej. A, dalej muszę być. Pyk, pyk. Pyk, kurwa, cię nożem rzucam. No dobra. Właśnie moi uczniowie, każdy z nas powinien walczyć. Jo. Elegancko, ja bym coś jeszcze przećwiczył, pokaż mi tam. A nie, już nie mamy, mogę, znaczy nie umiem jeszcze rzucać przeciwnikiem. Rozumiem. Za bardzo, tylko że tam, że tam shiftem jak przytrzymamy, to faktycznie bierzemy oponenta za szmaty, weter na łeb, wiadomo, i rzucamy nim. Tą całą drogę do Jerozolimy to ja wam skipnę, jak będziemy przy Jerozolimie oczywiście, no to otrzymam odcinek. No bo teraz nie ma sensu, tam się jedzie z 20 minut do tej Jerozolimy, bo najpierw musimy do Królestwa, a później całe 2000 metrów muszę zadupcać koniem. Więc widzimy się już w Jerozolimie. Ale przycisk... O, działa już do zatrzymywania, zaraz się widzimy. Dobra widzowie, droga do Jerozolimy nie była łatwa. Po drodze oczywiście kilka punktów kontrolnych trzeba było zaliczyć. A tu wszędzie cały czas praktycznie mnie gonią. Więc no trochę się namęczyłem, myślę, że z 15 minut. Ale teraz, teraz czas zobaczyć, jak wygląda Jerozolima. Uzupełnij zapasy wracając do Masjafu albo okradając wędrów. Jeruzalem, poka. Ło, bardziej zielono niż wszędzie było zielono. Jest tu tak zwana trawa. Idziemy prosto do dzielnicy bogaczy? Chyba na to wygląda, że dzielnica bogaczy tutaj jest pierwsze co odblokowywana. Idziemy odblokować oczywiście punkty obserwacyjne. Wszystkich punktów obserwacyjnych mi się nie chce odblokowywać. Będzie jeszcze oczywiście okazja. Jesteśmy tutaj wykonać dzisiaj misję na odcinek, a nie będę tych punktów przez pół godziny obserwacyjnych odblokowywał. Jak dostaniemy się do środka? Zapewne w bardzo sprytny sposób, czyli po prostu na pełnej piździe przejadę tam koniem. Wydaje mi się to najbardziej rozsądnym. Wypierdalać. No, go. Dobra, to może jednak tak nie wejdziemy. A w ogóle więcej życia mamy, jak dostaliśmy upgrade'a. Dobra, posuń się. A, ty mnie złapiesz normalnie. Będzie łapane, słyszałem na mieście. Dobra, pierwsze co to trzeba zawsze odblokować wieżę. To nie jest takie łatwe, jak się goni kurwa cały szwadron gości. Ty dupcaj. Chujowy był ten dzbanek. Dlatego wydaje mi się, że przed nami jest tak zwana walka.
Pyk. Wszystko. A jeszcze bym sobie zmienił na nożyk. O kurwa. Którym się rzucało noże? Już zapomniałem, którym się noże rzucało. Chyba po prostu lewym, nie? Ale ja mam nożyki? Powinienem mieć. Rzuć noże, mam, dobra. I z daleka, z noże ci, lamusie. A chyba nie. Nie wiem, jak się rzuca tymi nożami. Chyba nie muszę, nie mogę być w trybie walki, albo muszę być naprawdę daleko. Daleko od ziomków, którzy mnie atakują. Gierkę trochę ściszyłem, więc jeżeli gra będzie dla was za cicho, to ja sobie zobaczę. Ale w poprzednim odcinku oczywiście gra była za głośno. To jeszcze z takich rzeczy informacyjnych, póki tutaj mamy walkę. Te walki są naprawdę łatwe z tym nożem, bo praktycznie wszystkich one-shotuje. Z rzeczy informacyjnych mogę powiedzieć, że forma jest mutant. Ważę najniżej kiedykolwiek ważyłem w historii swojej. Także no jest mutant forma. I fizycznie, i psychicznie mutant. Także myślę, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, każdy z tych odcinków będzie coraz to lepszy, a przynajmniej powinien być. Dobra, no chodź tu kurwa. Ty też się bijesz? Ja myślałem, że ty cywil. Dobra, może ja was zacznę dupcać, bo wy... No kurwa, mnie łapiesz i rzucasz. Też się złapię. Chodź tu kurwa. Jak się tu łapie kogoś? O, i w stopę. No i elegancko. Jak tu kogoś złapać? O, dobra, już wiem. Chodź tu kurwa. Wydupcasz tam. I dojazd lamusa. Pyk, na ziemi. Cyk. I cyk. Kurwa, ile tu żołnierzy jest. Pamiętam w pewnym momencie, ale to było chyba poza nagraniem. Próbowałem uratować jedną laskę. Bo tam to zadanie uratuj jakby gościa w potrzebie, obywatela w potrzebie. I się kurwa okazało, że nagle miałem z 200 ciał koło siebie. No przesadzam. Ale myślę, że 30 ciał nastakowanych na sobie. Praktycznie w jednym miejscu. No śmiesznie to wyglądało. No tutaj też się trochę zdarzyło. No co pomocy kurwa, kolejny, dobra, tego akurat dojedziemy już normalnie. Elegancko. I wpierdalamy się na górę, bo to chyba tutaj jest. Czy ja wejdę tędy? Tędy może być ciężko. Jakby tutaj i coś takiego? Nie. Jak ja mam tutaj wejść? Chyba tędy? Damy radę? Okej. To nowa lokalizacja, to też coraz inne punkty do obserwacyjne do odblokowania. Na takim chyba... A nie. Chyba na takim byłem już. No, niestety te punkty się dość często powtarzają i nawet nie są za bardzo zmienione. Ewentualnie jedyne co jest zmienione to, nie wiem, że ci się nie da wejść, albo okno jest w innym miejscu, to jest max. Z tego co wiem, to ja mogę to nawet tutaj zrobić, nie? Tą synchronizację. Mogę albo na tym szczebelku, albo w ogóle po prostu tutaj stać i tą synchronizację, co to tam jest, się odblokuje. Dobra, mamy tu jakieś misje. Ocalenie mieszkańca, ewentualnie przesłuchanie. Najpierw ocalimy, myślę sobie, mieszkańca. Zejdziemy, żeby nie skakać, bo się zaraz wypierdolę. Jakbym tu 102 metry zrobił, to ciężko. Pyk. Kok. Idziemy. Gdzie tu jest obywatel? Co skrywa przyszłość? Jakie tragedie mogą nadejść jutro? Obrońcie tych, których kochacie. Dun się, ja tu obywatela muszę uratować. Witam. Ja pomóc. Rzucę cię najpierw nożem. Nara. A czemu? Kolejnego. Pyk. Ej, no gdzie kurwa tymi nożami rzucą? Siane. Fajne te noże, bo nawet one-shotują, tylko szkoda, że nie umiem nimi trafiać. I kiedy one się zresetują jakby? Jak ich pokonam, to będzie reset noży? Pyk. Dla niej animacje są w miarę różne. Jeżeli korzystamy z noża, to są inne niż jeżeli korzystamy z miecza. A nóż jest naprawdę OP. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni jak ty.
Możesz być pewien, że usłyszał historię. No to jest takie standardowe tutaj gadanie. Nóż, ja powiedziałem, że noże są OP. Nóż jest OP. Noże też są OP, ale nóż petarda. No idziemy oczywiście najpierw zakończyć. O! A nie, dobra. Muszę zakończyć 2 śledztwa. Myślałem, że muszę faktycznie 6. Ale myślę, że w przyszłości tak będzie, że będę musiał te wszystkie śledztwa chodzić i chodzić. Że to tak łatwo aż nie będzie. Co to jest za misja? Przesłuchanie. Czyli musimy kogoś podsłuchać. Myślę, że damy radę. To akurat ciężka misja nie jest. Gorzej są z tym, z tą kradzieżą, bo tutaj zawsze jak mam coś ukraść, to... Dobra, kogo mam podsłuchać? Ciebie? Może dać talal. Możecie dostąpić wygód i dobrego życia. Może to cię zainteresuje, nie? Kto wie, co skrywa przyszłość? I muszę siadać, jakby już go podsłuchuję? Obrońcie tych, których kochacie. Pracujcie ciężko, a dostaniecie swoją nagrodę. Talal was obdaruje. Talal. Już? Koniec? Misja wypełniona? Co ja mam zrobić? Nie, no nadal mam go podsłuchać, tak? A, to było tak, że on idzie w ustronne miejsce, ja go napierdalam ile wlezie, tak? Dlatego to... No jo, tak było. I kurwa, i lewy. Lamusie. Pyk. Pyk. A jakie tu mogę kombosy jakieś robić? Kurwa. Wydupca, chodź. No ty kurwa. Wypierdalasz ty też. Unik, kurwa. Bo on mnie natłuczy mnie. Dobra. Nie mam ci nic do powiedzenia. Albo będziesz rozmawiać ze mną, albo z Bogiem. Wybieraj. Nie powstrzymasz jego dzieła. Nie dasz rady. Czego nie powstrzymam? Jakiego dzieła? On przygotowuje ich do podróży. Do jakiej podróży? Są w jego magazynie. Gdy nadchodzi czas, wysyła ich do Akki. Gdzie jest ten magazyn? I czemu do Akki? Talal mówi, i czemu nie mogę robić uników, jak się bije? Więcej. Tak jest bezpieczniej. Albo kombosów. Może dla niego. W Mortal Kombat. Się, że nie dla ciebie. Pach, pach, pach. O. No dobra. Ktoś nie powiedział za dużo. Było gadać, kurwa, lepiej. Wypada też się udać do biura, więc myślę, że po drodze punkt obserwacyjny, jedna misja, biuro, no i co? I polujemy na jakiegoś frajera. Gierka wydaje się dość krótka, ale to może na razie. Może po tych 7 zabójstwach, których dokonamy, odblokuje się coś jeszcze, nie? Coś dalej będzie. Plus mamy też te przerywniki, kiedy wychodzimy z Animusa i jesteśmy zwykłym gościem w czasie teraźniejszym, więc w sumie może aż taka krótka nie być. Ale myślę, że jakbym miał strzelać, chociaż nie patrzyłem na YouTube, zazwyczaj sobie gdzieś tam obczałem, czy seria będzie długa, czy będzie krótka. Tym razem mi się nie zdarzyło, to jakbym miał tak strzelać bezpośrednio z mojej bani na podstawie doświadczeń z gierki, no to bym tak obstawił, że myślę, że 15 odcinków to jest gruby max, ale myślę, że około 11 odcinków. Myślę, że nagrywając po jednym odcinku dziennie, tam w 11 dni się wyrobimy. A później co, widzowie? Assassin's Creed 2? Nie no, zobaczymy jeszcze, żeby tak nie ciągle Assassin na kanale, ale na pewno sobie Assassina 2 ogramy. Myślę, że po kolei będziemy gdzieś te wszystkie części Assassina odblokowywać. Nie ma tu żadnego podsłuchania, nie ma nic tu ciekawego. Idziemy do następnego punktu obserwacyjnego do odblokowania. Bo musimy mieć jakąś misję przesłuchania i tak dalej. Ale jak parę monet? Przecież to jest dzielnica Bogashi. Może ktoś go ściga. To jak parę monet? To ty powinieneś być bogata. Ale może to jest właśnie taktycznie. Nie wolno ci tu. A? Fajno. Ale taktycznie no, lepiej na pewno w dzielnicy bogaczy żebrać, niż w dzielnicy biedoty żebrać. To na pewno. Albo on spadł na ziemię, tak? Chyba tak. Dobra, tutaj jesteśmy... O kurwa, ty. Jasne, spokojnie, odchodzę. Jak się tam dostać? Tędy? Nie. Ty, jak mam to wejść? A tutaj.
Nowa wieża, ty. W takiej wieży jeszcze nie były. Obserwacyjnej. Pyk, pyk. No jest to tak zwane zadanie cięższe, delikatnie. Nie dla asasyna, ale dla moich kurczę rączek. Pyk. Synchronizacja na szybko, zanim nas zauważy Gałgan. On szok, on myśli, że tutaj normalnie orzeł. Podziwia sobie widok. Witam serdecznie, proszę pana. A, pyk. O, unik. No dobra. Jesteśmy tu sami, więc. Wszystko. Tak, dla satysfakcji, dla zasady. Dobra, i teraz bym chciał stąd zejść jakoś. Tutaj. Pyk, pyk i skok. Odblokowało się coś nowego? Jest, ocalenie mieszkańca. Kurwa, jakie przesłuchanie? Może najpierw do biura powinniśmy się udać, a dopiero potem podsłuchiwać. Chodźmy do biura, jak już jesteśmy tak blisko, to do biura i później może wtedy się odblokuje dużo rzeczy. Biuro asesynów, wejście do biura znajduje się na dachu. No już obczaiłem to. Zupełnie właściwe przypadkiem. Bo akurat skakałem elegancko po dachach. Dobra, pyk, pyk i do biura. Tu jest biuro? Nie. Tu jest biuro. Pyk i pyk. Angielski król i armia niewiernych? Witam. Malik. Twoja obecność tutaj pozbawia mnie obydwu tych rzeczy. Czego chcesz? To ten Malik. Żebyś wykonał jakieś służebne zadanie, próbując odkupić winy. Więc mów. Powiedz mi wszystko, co możesz o tym, którego zwą Talal. Znalezienie i zabicie tego człowieka to twoje zadanie, Altairze. Nie moje. Dobrze byś zrobił, gdybyś mi pomógł. Na jego śmierci skorzysta cała Ziemia Święta. Czy zaprzeczysz, że ty też na niej skorzystasz? Takie sprawy nie powinny cię obchodzić. Twoje działania bardzo mnie obchodzą. Więc nie pomagaj mi. Sam go znajdę. Ty, a to głos nie daje ten aktor polski? Tak po prostu zataczać się po mieście jak ślepiec. Lepiej, żebyś wiedział, gdzie zacząć poszukiwania. Całkiem możliwe. Słucham. Przychodzą mi do głowy trzy miejsca. Ja tylko ja nie wiem, jak on się nazywa. Na targu między dzielnicą żydowską i muzułmańską. Na północ, nieopodal tutejszego meczetu. I na wschodzie, przed kościołem świętej Anny. Ten gościu od... Paparicha. Byli dwóch gości od Lejte Kole, nie? Ten jeden aktor i ten drugi. I więcej niż ci się należy. On wkurwiony, bo mu brata przypadkiem kazaliśmy na śmierć. Pewnie też bym był delikatnie zmadowany. Delikutaśnie mady. Dobra, no podpowiedział coś tam i tak go nie słuchałem. Muszę tu podblokowywać te punkty, żeby zobaczyć. Muszę... Nie. Zakończono? Nie, no dwa nadal. Dobra, już myślałem, że sześć. Znowu się nabrałem na to. Dobra, no trzeba te punkty obserwacyjne podblokowywać. Przy pełnej synchronizacji naciśnij E, aby spojrzeć orlim wzrokiem, cel do likwidacji, rozbłysną na złoto. Spoko. Nie wolno ci tu przebywać. Ta? Fajno. Bardzo mnie to interesuje. Kurwo, asesyny. To w ogóle pojebane, bo takie skoki jak przed chwilą wykonał asasyn. I z takiego dołu, o coś takiego, to naprawdę ludzie wykonują na wspinaczkach. To jest absolutnym kosmosem, nie? No idź, idź, idź. No idź. No idź, rzecz. Halo. E. To jest. Tędy, tędy, tu. No. I synchronizacja. Dawaj mi tu śledztwa, bo ja tu muszę kogoś zabić w dzisiejszym odcinku. Gościu, ty trzeba podymiać ten odcinek, kurwa. Jest jakiś cel? Cokolwiek? Odblokowało się coś? Jest coś. O, kradzież kieszonkowa. Elegancko. Idziemy coś ukraść komuś. Przeklęty złodzieju. O kurwa, ty się uspokój, panie Templariusz. Kurwa, dobra. Napierdolimy. Chodź. Damy radę, tak? To może być ciężko, Templariusz kurwa jest mocnym zawodnikiem. Ja mogę mu kontry walić? Wiem, że mogę go chwycić. O kurwa, ty, Templariusz jest za mocny. No dawaj, rzucaj. Osiane, osiane i dobitka na dole. Pyk, 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 pyk. No. A, tu jeszcze przeciwnik, A to Bob. No.
Już, już, spokojnie, spokojnie. Flaga, cyk, znaczka. Ciekawe, co zbierzemy z to. Pewnie nic, bo... No, wydaje mi się, że nic. Jeśli straż nie zamierza nic zrobić, to my musimy. A szkoda. Sugerujesz to szaleństwo. Powinniśmy dostać jakieś fajne rzeczy. Ile jeszcze osób musi zaginąć bez śladu? Ale nie wiem, może coś się odblokowuje. Jeszcze nie, ale jeśli dalej będziemy siedzieć bezczynnie, to będzie nasza. Co więc proponujesz? Obserwowałem go. Dowiedziałem się sporo o jego interesach. Wszystko jest tutaj, na mapie, którą sporządziłem. Każdego dnia, o tej samej porze, ogląda swoich niewolników. Wtedy uderzę. A więc masz kawałek papieru. Nie uratuje cię to, jeśli cię złapią. Nie osłoni cię to przed mieczem i strzałami. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nie dojdzie do tego. Zresztą... muszę zaryzykować. Życz mi powodzenia, przyjacielu. Życzę. Przyda ci się. No. O kurwa, ty w tą stronę idziesz. To nie fajnie akurat. To może być ciężko, a spróbujmy... Idź. A, dobra, idź. Ja tutaj tak zrobię, żeby mnie na pewno nie wykryli. Powiedz, że nie idziesz w moją stronę. Dobra, elegancko. Idź. No idź. Co tu się stało? Nie patrz się do tyłu. Pyk. Elegancko. Zdobywasz mapę z zaznaczonym miejscem rozstawienia strażników Talala. Fajno, teraz wracamy do biura, mówimy, że mamy informacje, mówimy, że zabijamy. Wyręczamy gościa, który chciał też chyba zabić tego gościa i poświęcić życie. Wszyscy żyjemy długo i szczęśliwie. I to mi się podoba. Nie no, jak kurwa, tutaj nigdzie nie wejdę. Tędy, drabiną. Do biura. No, już stoję w miejscu, normalnie tak o. Pyk. Ty, to ale w sumie jak jest tyle strażników na tych dachach, to oni tu nigdy nie wejdą do tych asasynów? Bo niby ma to logiczny sens, że to jest jakby wejście do góry, bo tutaj nikt nie wejdzie. Ale w sumie jak tu strażnicy zadupcają? Chyba powinni zauważyć, a oni za bardzo nie lubią chyba asasynów. A wiedzą, jaki asasyński jest znak. Nie wiem, czy to by przeszło. Maliku, przyszedłeś znowu marnować mój czas? Znalazłem Talala. Jestem gotów do misji. To ja o tym zdecyduję. Dobrze. Powiem ci, co wiem. To handlarz ludzkim życiem. Porywa obywateli Jerozolimy i sprzedaje ich jako niewolników. Jego siedziba mieści się w magazynie wewnątrz Barbakanu, na północ stąd. W tej chwili przygotowuje karawanę do odjazdu. Uderzę, gdy będzie oglądał swój towar. Jeśli uda mi się uniknąć jego ludzi, sam Talal nie będzie dla mnie wyzwaniem. Nie będzie wyzwaniem? Posłuchaj siebie. Co za arogancja. Skończyliśmy? Zadowala cię to, czego się dowiedziałem? Nie. Ale będzie musiało wystarczyć. No i git. Odpocznij, przygotuj się, popłacz sobie w kąciku. Zrób to, co zawsze robisz przed misją. Tylko rób to po cichu. Akurat lubię ten głos tego aktora. Mi się wydaje, że to jest ten głos tego aktora. No tak, na 99%. Ja w ogóle nie oglądam polskich filmów, więc za bardzo nie wiem, ale kiedyś tam w kinie się było na jakimś polskim filmie, a tu się coś zobaczyło w telewizji kiedyś na święto albo coś. Tak mi się wydaje, że to jest on. Tutaj mamy cel do likwidacji. Jest to tak zwany drugi koniec jebanej mapy, no ale nic. Nie narzekamy, tylko idziemy. Ja właściwie to wam skipnę, jak już tam będę blisko, bo jeszcze muszę iść na chwilę widzowie do toalety, bo już nie wytrzymy. Więc widzimy się na miejscu. Czemu mi przycisk zatrzyma i nie działa? Halo. Dobra, widzimy się zaraz. Dobra widzowie, jesteśmy na miejscu, jak wchodziłem do jakiegoś takiego wielkiego budynku, to chyba odpaliła się cutscenka, więc szybko klikłem escape'a. Zbiłem jakiś dzban chyba jak wchodziłem, albo jakaś pułapka to była, nie wiem. Oglądajmy. Pułapka. O! Co
Co teraz, handlarz niewolników? Nie nazywaj mnie tak. Chcę im tylko pomóc. Tak samo jak kiedyś ktoś pomógł mnie. Trzymanie ich w okowach to żadna pomoc. W okowach? To są bezpieczni. Przygotowuję ich do nadchodzącej podróży. Jakiej podróży? Do życia w niewoli? Nic nie wiesz. Byłem głupi, że cię tu sprowadziłem. Myślałem, że ujrzysz i zrozumiesz. Rozumiem doskonale. Pokaż się. O, co tam dochodzi? Witam. Czyli chcesz zobaczyć tego, kto cię tu wezwał? Nie ty mnie tu wezwałeś. Przyszedłem sam. Ninja. Dobra, wreszcie coś się dzieje. A kto zdjął rygle z drzwi? Oczyścił dla ciebie ścieżkę. Czy choć raz musiałeś wznieść ostrze przeciwko jednemu z moich ludzi? No. Nie, wszystko to zrobiłem dla ciebie. Ale czy twojego, to nie wiem. Więc stań w świetle, a zrobię ci ostatnią przysługę. No stoję. I co, ty mnie jeszcze z łuku będziesz napierdalał? O kurwa. Stoję przed tobą. Czego pragniesz? Zejdź do mnie. Załatwmy to honorowo. Dlaczego zawsze musi się to kończyć przemocą? Nie mogę ci pomóc, bo tego nie chcesz. A ja nie pozwolę zniszczyć mojego dzieła. Nie pozostawiasz mi wyboru. Zginiesz. Nie sądzę. Pozdrawiam z rodzinką. Nie, chodź tam, gdzie cię nie proszą. O kurwa. Co oni tacy szybcy jebańcy? Kurwa. To... Dobra, wreszcie coś się będzie działo, ale... Nie jest to kurwa najłatwiejsze zadanie świata. O kurwa. No co jest grane? Dobra. Zaraz się wypierdolę. Czekam na jakiś atak. Kurwa, to dobrze. Kurwa. Pyk. Dwa paski życia. Niedobrze. Kurwa, kolejny doszedł. Ha! Kurwa jebana. Stan krytyczny. No widzę, kurwa, że stan krytyczny. Wyobraź sobie, że posiadam taką wizję. Dobrze, trzeba klikać. Dobra. To co, że ja mu z buta ściągnę? Dobra, rzuć mnie, rzuć mnie. Na czas gramy, na czas. Kurwa, to jest ciężka gierka. O, pyk. O, pyk, o kurwa. Pyk. I tego dojeżdżamy normalnie, tak. Pyk, rzucimy nim o ścianę. Kurwą. I pyk. I co teraz? Teraz to bym poczekał chwilę, aż mi się życie zregeneruje, bez kitu. Długo to będzie trwało? Nie wiem. Pewnie długo. O, no jak te noże rzucam? No rzuć w tamtego gościa nożem. Ja pierdolę, dobra, dojazd. Żyćko zregenerowane. O, ale to nie było aż tak... O, nie jest to aż taka łatwa misja, no. Pyk, ok ty kurwa. Dawaj. I zaszmaty. I nara, osiane. I pyk, pyk, pyk. Dobra, jak ja używam wszystkich kombosów, jakich mam. I gonimy. Dobra. O kurwa, brawo debilu. Dobra, nie wyjebałem się jakimś cudem. A spadłem jak taki żelek jebany. Gdzie on pobiegł? Widzę, on gdzieś po lewo biegnie? On na dole jest? Gdzie on kurwa jest? Gdzieś nad, pod nami jest. Widzę go. Go, za nim. Zanim biegnij, asasin. No kurwa, wypierdalać z drogi śledzie. Chodź tu kurwa, już się mam. Ja już tu chłopie. Mamy cię. I teraz skok na niego. Kurwa, nie na cywila debilu. Szybko, zanim, gdzieś tędy pobiegł. Widzę go.
Namierzony został. Namierzymy go tak, o. Biegniemy. Kurwa, zaucieknie, żeby nie było. A! O kurwa, walka z bossem? Kurwa, to jest dużo przeciwników. O kurwa, to jest bardzo dużo przeciwników. Wolałbym ich nie rozdupcać, tylko rozdupcać tego jednego chłopa. O kurwa. O kurwa. O! Dobra. Fajno. Nie już dokąd uciekać. Tak może być, no. Zdradź mi swoje sekrety. I teraz sobie uciekniemy elegancko. Bractwo nie jest na tyle słabe, by moja śmierć. Może nieefektowne, widzowie, ale efektywne. Jakie bractwo? Nie tylko Al-Mualim ma plany co do Ziemi Świętej. Nic więcej ci nie powiem. Skończyliśmy więc. Błagaj swojego Boga o wybaczenie. Dawno nas opuścił. Opuścił mężczyzn i kobiety, których przyjąłem pod swój dach. Co masz na myśli? Żebracy, dziwki, ćpuni, trędowaci. Wydaje ci się, że to materiał na niewolników? Nie nadają się nawet do najpospolitszych zajęć. Nie. Brałem ich do siebie nie po to, by ich sprzedać, ale aby ich uratować. A ty i tak zabiłbyś nas wszystkich. Nie. Czerpiesz zyski z wojny, ze zniszczonego życia. Tak, oczywiście, że tak myślisz w swojej ignorancji. Odgradzasz swój umysł? Tacy jak ty robią to najlepiej. Nie widzisz w tym ironii? Nie, zdaje się, że jeszcze nie. Ale zobaczysz. Dobra, idziemy oddać misję. Spierdalamy i to jak najszybciej. Pozdrawiam z rodzinką. Pik, 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 pik. Jestem kurwa asasynem. Umiesz tak skakać po dachach? Pewnie niestety umiesz. Pewnie niestety mnie dorwiesz ostatecznie. Ale jesteście wolniejsi ode mnie, więc S. Pyk. Oj, full HP mam. No i kurwa, i tak to... W zablokowanej dzielnicy do mnie skoczył. I na lewo, na lewo. Uspokój się. Kurwa, co wy tak umiecie skakać? I nożem, i nożem. I skok. Jak ja tu jeszcze... Po flagę? Dobra, po flagę później. Idę was rozpierdolić. Wypierdalasz. O kurwa, sam wypierdalam. O, teraz może być ciężko, bo jak oni mnie zaczną atakować, to mnie mogą zepchnąć. A dobra, ja ciebie zepchnę. Nara. Dawaj flagę. Dobra, no. Wypierdalasz. Ty też wypierdalasz. I wiesz co, ty też wypierdalasz. Idzida. Do naszego tajnego tutaj wejścia asasynowskiego. No do góry i na lewo. A nie mogę tak. No dobra. No do góry, do góry, do góry. Tutaj. Tutaj. Pik, 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 pik. Elegancko. No. I mamy to. Jump. Misja wypełniona. Altairze! Jak to wspaniale cię znów widzę. Jak poszła misja? Skończona. Talal nie żyje. A, wiem, wiem. Całe miasto o tym wie! Zapomniałeś już, co to jest finezja? Wprawny zabójca upewnia się, że ludzie zauważą jego pracę. Nie! Wprawny zabójca panuje nad swoim otoczeniem. Możemy się spierać o szczegóły, Maliku, ale fakt pozostaje faktem. Wykonałem zadanie, które... Malik to szewyt, widzowie. Altairze, jak wspaniale cię znowu widzieć. Zobaczymy, czy ją weźmie stronę. Obaj jesteśmy po tej samej stronie, Maliku. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Tak, do staruszka. Jak mam taką okazję, to od razu idziemy do staruszka. I do kolejnego miasta, na kolejne zadanie na jutro. A nie mam, pewnie przerwa w animusie, co? Szlak, o co chodzi tym razem? Mam dziwne odczyty temperatury. Animus chyba się przegrzewa. Chryste, jak nie urok to... Ile to potrwa? Za wcześnie, żeby stwierdzić. Te opóźnienia są nie do przyjęcia, panno Stillman. Oczekuję raportu co godzinę. To trochę potrwa.
Może pójdziesz się położyć? Postaraj się odpocząć. Dobra, no to co, idziemy odpocząć i my się kończymy odcinek. Czekam na wielki tutaj napis, zapisywanie. Na razie go nie widzę. Mam nadzieję, że tu się znowu coś nie zbuguje. Co jest? Kto jest? Tu był. Był. Nadal tu jest. Wygląda na jakiś kod dostępu. O, elegancko. Może ktoś tu prysznic bierze, a może nawet lepiej, może samica. Dobra, no co, połóżmy się. Chyba więcej opcji nie mam. Chińskie napisy. Odpierdala nam. Następnego dnia rano. Wstajemy! Mamy przed sobą nie lada dzień! Podejrzanie pan dzisiaj radosny. Panna Stillman wprowadziła pewne poprawki do Animusa. Powinien pan móc pozostać w środku znacznie dłużej. I pomóc wam w waszym poszukiwaniu skarbów. To poważna sprawa, panie Miles. Wydaje mi się, że nie docenia pan ogromu pracy, którą wykonuje Abstergo. Może to dlatego, że nie wiem, czym właściwie się zajmujecie. Zmieniamy świat. Codziennie na 100 różnych sposobów. Czy zdaje pan sobie sprawę z tego, że na przestrzeni ostatniego tysiąclecia prawie każde większe osiągnięcie na polu medycyny, inżynierii czy filozofii wyszło od Abstergo lub naszych poprzedników? To dość śmiała teza, doktorze. Chyba jednak odrobinę pan przesadza. Ależ skąd? O, z całą pewnością nie znajdzie pan naszych nazwisk na patentach. To by zbytnio przyciągało uwagę. Bardzo dokładnie wybieramy, komu co udostępnić. Po co? Czy to nie oczywiste? Dzięki temu kontrolujemy sytuację. Ale my zawsze tacy wkurwieni. Tacy niezwykli, tacy mądrzy, że wynajdujecie to wszystko, podczas gdy my, zwykli śmiertelnicy, kręcimy się jak pijane dzieci we mgle. Szczerze mówiąc, nie wynajdujemy tego. Raczej znajdujemy. Znajdujecie? To dary, panie Miles. Dary od tych, którzy byli przed nami. I tak jak mówiłem, chodzi o Boga. Tu nie traćmy już teraz czasu. Jo. My załamani, my ateiści, widzowie. No ja bym, no chętnie bym poszedł. Jo. Idziemy. Dzień dobry, Desmondzie. Tak, cześć. Jameson. A kogo my tu mamy? Uhuhu. Taki wujek na imprezach. Możemy sobie pogadać tutaj z szefitem naszym. Główno zarządzającym, dowodzącym. Połóż się, Desmondzie. No zaraz, tu. O. No i co? Czechu ogarnął znajdźkę? Jakąś ciekawą? To nie ogarnął, jak ogarnął. Poczekaj, już się kładę. Spokojnie, proszę nie krzyczeć. Mam jakiś kod dostępu do czegoś. Chuj wie na razie do czego. Musisz się położyć. Może do tego. Później w przyszłości gdzieś tutaj w nocy będziemy mogli tu wbić. I odkrywać tutaj dalszą część świata realnego w gierce, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Kładziemy się, idziemy do szefa w naszym mózgu, szefa w grze. Ale kurwa, ciężko to rozróżnić. Czy my idziemy do bloku pamięci numer 4? A co z dodatkowych wspomnieniach? Gotowy do pracy? A nic ciekawego. Jo, gotowy. Blok pamięci numeros 4. A nie. Nie mogę uzyskać. I numeros 3, tak? Nie chcę powtórkę. To co ja mam zrobić teraz? Proszę uruchomić wspomnienie. Kontynuuj. Najnowsze wspomnienie. No to nie. Wydaje mi się, że to 4, jakbym kliknął tam. To i tak by było ok, ale. Dobrym sposobem na oczyszczenie sobie drogi jest zrzucanie żołnierzy z dachu. Jest to całkiem skuteczny. Skuteczna metoda z oczyszczania sobie drogi, zrzucanie przeciwników z dachu. Została zapisana giereczka, więc zaczniemy tutaj dnia następnego, albo w następnym odcinku, bo też nie zawsze mam internet, żeby tę ciągłość zachować. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na Twitcha, Discorda i nie wiem, cokolwiek, Twittera i Instagrama. Wszystko macie w opisie. Mam nadzieję, że wam się podoba seria. A mi się bardzo podoba ten odcinek. Mam wrażenie, że
Mówiłem składnie, wszystko się kleiło, fajnie się to oglądało i przede wszystkim fajnie się grało, bo wreszcie dostaliśmy coś nowego, coś ciekawszego niż tylko bieganie po tych budynkach. Gra się rozkręca, a to mi się podoba. Do następnego odcinka, widzowie. Siemson. A na Twitchu codziennie się widzimy, więc kurwa, tam dymsy takie, że chuj. Nara, widzowie.